Wstępna 19. Ruszamy. Ja cię. Fabryczna 19. Dzisiaj na pewno będzie intelektualnie, wesoło, pięknie, wspaniale. No i redaktor Błaszczak w końcu będzie pokonany, bo przede mną nie kto inny jak Jerzy Sobolewski. Chciałem powiedzieć senator, ale to o tym chyba później, bo to nuta przyszłości. Radny klubu Platformy Obywatelskiej. Taka partia jeszcze jest. Cześć Jureczku, witaj! Dzień dobry, witam pana redaktora. Jak się masz? Witam wszystkich, bo tu jest tak piękna ekipa. Bardzo, bardzo dobrze. Słuchaj, z treningu wracasz, nie? Tak. Ty grasz w tenisa? No tak się złożyło, że muszę podtrzymywać swoją formę fizyczną, a psychiczną i intelektualną właśnie. Stań na chwilę, chodź, jestem pokaż, u pana. Chodź, stań. Kurczę, tu brzuszka nie ma. Elegancko, no super! No nie Jureczek! Słuchaj, ty nadal przystojny jesteś. Powodzenie masz, kobiet? No, miałem i mam. A co na to żona? Żona Ewa? Tak. Ewa. Tak. Cudowna zresztą. Piękna, wspaniała. Jezu, wy nie wiecie, a ja wiem. To jest taki pantofel. Ponoć po prostu ty nawet żonie do domu, jak jesteś w domu, to śniadanie do łóżka robisz. Oczywiście, że tak. Jak ma się taką żonę, to się śniadanie robi, zakupy, wszystko. Także tak. I co jeszcze robisz? Tak być powinno. Reszta już niech zostanie tajemnicą. Naprawdę jesteś takim pantoflem w domu? Tak. No bo wiesz, ty się jawisz nam, mieszkańcom Gorzowa, jako taki trochę mąż stanu, wiesz, taki twardy gościu, który rozdaje karty w tym mieście, a przychodzisz do domu i co? I Ewonia mówi: Jurek, kawa, Jurek, pozamiatać, Jurek, okna pomyć, i ty wszystko... No na pewno nie tak jak pan redaktor pokazuje, bo być może takie ruchy to pan zna ze swojego domu, bo oczywiście, u mnie tak nie ma, ale przyznam się szczerze, że bardzo szanuję swoją całą rodzinę, zresztą nie tylko żonę, bo mam wspaniałe dzieci, myślę, wspaniałą wnuczkę. Dzisiaj mogę powiedzieć do ciebie na wieczór, życzę ci stosunkowo udanej nocy, na pewno zapracowałeś przez te słowa na to, ale to zostawmy. Panie radny, o mieście chcę z panem porozmawiać. No w końcu, bo pan tu jakieś pierdoły porusza. Gorzów to nasze miasto. Już nie w sam raz, przynajmniej ja nic na ten temat nie słyszę. O trupach nie będziemy gadać, bo po co? No, współrządzicie tym miastem. Mamy prezydenta Wójcickiego, a wy macie swojego wiceprezydenta. Gorzów to nasze miasto, dobrze pan redaktor powiedział. My jesteśmy samorządowcami, jesteśmy radnymi i działamy na rzecz dobra wspólnego, działamy na rzecz mieszkańców. Wszystko to, co sobie planujemy, chcemy wykonać tak, jak ma być. Chcemy, żeby był porządek w Gorzowie, żeby Gorzów był piękny, żeby się rozwijał. Teraz ma taką okazję, dostał dużo pieniędzy z Unii Europejskiej, które przypomnę, załatwił jeszcze rząd PiS-u. Przepraszam, oczywiście, że PiS-u. Platformy. Nie, rząd PiS-u. PiS teraz. O, panie redaktorze, wiemy, kto załatwił. No jasne, przecież to miliard, wszystko zasługa miliard, Platformy Obywatelskiej. Złotych. Nie mówię, że wszystko, ale dobrze wiedzieć, że... Nie, ale tak szczerze, Jurek, rzeczywiście w naszym mieście jeszcze nigdy nie działo się tyle, co teraz się dzieje, w sensie remontów przynajmniej, ale po ludzku nie jesteś wkurzony na Radzińskiego, że to wygląda tak, jak wygląda. Radziński, notabene drugi wiceprezydent, ale już z PiS-u. Nie wiem, jak wy się tam dogadujecie, ale to zostawmy na chwilę. Powiedz mi, czy ty nie powinieneś, bo już powiedzieliśmy, że jesteś osobą, która ciąga tutaj za te sznurki w tym mieście, nie powinieneś Radzińskiego wezwać do swojego gabinetu i powiedzieć: panie prezydencie, tak dalej być nie może. Jaka jest to wina Radzińskiego? Ja tutaj, nie widzisz, jeżeli nie chodzi... Nie widzisz tego, że miasto jest sparaliżowane? Ja może... się w ogóle boję, co będzie w przyszłym roku, bo tych remontów będzie jeszcze więcej. Ja widzę, że pan redaktor tutaj tworzy teatr jednego aktora i sam pyta i odpowiada. Dobra, ty mówisz, ja słucham. Może ja coś powiem. Oczywiście, przepraszam. Wcale nie uważam i nie sądzę, że to jest wina prezydenta Radzińskiego.
on się stara jak może. Jest wiele okoliczności, które powodują, że te remonty się przeciągają. Jasne, że troszeczkę wina jest w organizacji i w tym, że być może wcześniej te umowy były źle skonstruowane, ale to też nie wynikały z jakiegokolwiek, czy ze złej woli kogokolwiek. Roboty drogowe na całym świecie, jak się robi, czy w miastach w Polsce, to zawsze przeważnie są opóźnienia, no niestety, to jest... A w Gorzowie będą one duże, bo te kary są tak małe, że przedsiębiorców po prostu stać na to, żeby to skalkulować. No właśnie tutaj... Ale słuchajcie, to wszystko nic. Zobaczcie, Sobolewski z Platformy Obywatelskiej Fabrycznej 19 broni prezydenta, który jest rekomendowany przez PiS. Jestem po prostu usatysfakcjonowany twoją anielską postawą. Ja myślę, że pan redaktor właśnie, jeżeli chodzi o politykę, to nie ma za złe, że samorząd kieruje się całkiem innymi zasadami i tak bynajmniej uważam. Ale nie, to świetnie, że jesteś w stanie docenić Radzińskiego. Ja jestem docenić wszystkich, którzy dobrze robią i przyczyniają się do rozwoju Gorzowa, bo to jest dla mnie najważniejsze. A jak Pinkowski sobie radzi, przewodniczący Rady Miasta? Bo stara się. Przypomnę, że w ramach układu, który Wójcicki sobie wytworzył, kapitalnego układu, swoich spuścił, wziął jednego szefa na wiceprezydenta z PiS-u, drugiego z Platformy, poukładał sobie partię, w międzyczasie wymienił przewodniczącego Rady Miasta. No to co z tym Pinkowskim? Prezydent dobrze robi, że nie angażuje się w politykę. Uważam, że rola prezydenta jest taka, żeby... Ja nie wiem o chlebie, co ty mi gadasz? Jak się nie angażuję w politykę? Nie powinien się angażować ale w politykę. Się nie do końca. Akurat takie status quo zachowuje, żeby lew syty i owca cała, żeby była. Wydaje mi się, że taką politykę powinien prezydent prowadzić, że nie opowiada się za jakąś jedną opcją polityczną, tylko za tym, co jest dobre dla Gorzowa, o czym wcześniej wspomniałem. I wydaje mi się, że dobrze jest, że jeżeli ma teraz takie możliwości współpracy z PiS-em, który rzeczywiście jest przy władzy i starają się niektórzy, żeby jakieś te pieniądze przyciągnąć do Gorzowa i że prezydent prowadzi rozmowy. To jest, nie widzę w tym nic złego. Chociaż przypomnę, że te pieniądze załatwiła Platforma. To jeszcze raz dodam. Muszę zrobić przerwę, bo ten wyraz twarzy Jurka jest taki, że zaraz mnie kopnie pod stęp. Dlaczego? Fabryczna 19, Sobolewski i Błaszczak. Zaraz wracamy. Raz frytki. Panie radny, a pan nadal jest duszą tak. Towarzystwa, gdziekolwiek się pan pojawi? Staram się. Grasz na gitarze? Oczywiście. Śpiewasz? Śpiewam, gram, oczywiście. Dowcipy opowiadasz? Nieraz. Masz jakiś dowcip? Nie, jak jestem w telewizji, to nie mam, ani w radiu. Czy w mediach. A bo ty masz takie niecenzuralne tylko. No, mam różne, ale akurat nie bawię się publicznie w takie rzeczy. No dobrze, okej. Okay. A tak prywatnie, ja to wytnę, może jakiś fajny dowcip. Nie, to nie. Nie, raczej nie. Nie, to nie. Dobrze. Ty jesteś przewodniczącym w Radzie Miasta Komisji Sportu, Kultury sportu i promocji. Tak. No to teraz będzie na sportowo, kulturalnie i promocyjnie. Proszę bardzo. Sportowo. Czy da radę w końcu poskładać ten sport w mieście? To znaczy, czy kluby sportowe w ogóle mogą liczyć na to, że ty cokolwiek zrobisz w ich interesie? Sport jest poukładany. A jaki poukładany? Oczywiście, że poukładany. No, że ping-pong pana redaktora ma za mało pieniędzy, to od razu jest. Nie ping-pong, tylko tenis stołowy. Znaczy tenis, ja mówię po chińsku. No. Ale to myślisz, że tylko ta dyscyplina jest niezadowolona z tego, panie redaktorze, w tamtym roku prezesi największych klubów, z którymi rozmawiałem i mieli spotkania, byli zadowoleni z podziału środków i w tym roku też będą zadowoleni. Zawsze jest są tych pieniędzy za mało. Sport, tak? Więcej by 400 tysięcy, bo 2 miliony 400 jest na sport stricte wyczynowy. Sport młodzieżowy zawsze było pieniędzy tyle, że w zasadzie starczało na młodzież. W dwóch zdaniach,
Jaka powinna być pomoc miasta dla klubów sportowych? Jak to według ciebie najlepiej powinno wyglądać? Powinna być jak największa. Tak dodam, bo w różnych miastach różnie to się kształtuje. Uważam, że... Ale możliwości są ograniczone. Co to znaczy jak największa? Jak największa, ze względu na to, że jeżeli chcemy mieć w Gorzowie dobry sport, no to miasto powinno w jak największym zakresie partycypować w tym, żeby dawać klubom jak najwięcej pieniędzy. Bo wydaje mi się, że mamy dobry poziom koszykówki, żużla, teraz piłki ręcznej, sportów wodnych. I zresztą te sporty, te dyscypliny są zapisane w strategicznych dyscyplinach. No ale co powinno być priorytetem do finansowania w takim czy innym wymiarze dany klub sportowy? Jest wiele rzeczy. Organizacja klubu, sukcesy, kibice, tradycja. Jest wiele rzeczy, do których można powiedzieć, że i są zresztą uwzględnione w zasadach i w trybie przyznawania dotacji. Także ja uważam, że tylko sprawa w tym, żeby z roku na rok było coraz więcej tych pieniędzy, a z podziałem to już każdy sobie da radę. Sport obrobiliśmy, to teraz kulturę. Filharmonii wielka zadyma. Wytłumacz mi, o co tam chodzi. No jest zadyma, jest nieporozumienie między dyrekcją a muzykami. I to jest sprawa taka, którą tutaj prezydent ma do rozstrzygnięcia. Myślę, że na dniach, no, do wczoraj... A prezydent powinien taką rzeczą się zajmować według ciebie? No a kto jest pracodawcą? Pracodawcą, no, okay, jest prezydent. No, on wyznacza dyrektora i dyrektor... No dobra, ale powiedzmy, o co chodzi. Tam były kontrakty dla artystów. Te kontrakty czasowo wygasły. No i dyrekcja postanowiła, że z tymi chce podpisać, a z tymi nie chce podpisać. Tak, tam... Zrobiła się wielka zadyma, włączyła się to wszystko pani Grażyna Wojciechowska, poukładała klocki, no i ci, co się najmocniej buntowali i burzyli, to teraz zostali przyjęci i wszyscy są zadowoleni, tylko nie dyrekcja i no i pani dyrygentka, no. No tam powstał problem właśnie przede wszystkim między dyrygentką a muzykami. Chodziło o to, że kontrakty kończy się niektórym muzykom, nie zostały przedłożone. Ale czy pani Wolińska nie powinna mieć prawa do tego, żeby decydować, kto ma z nią pracować? Proszę pana, ja mam ekspertyzy, między innymi, czy informacje z Filharmonii Berlińskiej, gdzie, i zresztą tak jest w Polsce i na świecie w zasadzie, że orkiestra bardzo mocno partycypuje w tym, kto ma dyrygować. Tak jest po prostu. To jest specyficzna sfera, jeżeli chodzi o muzykę. I dyrygent powinien być duszą muzyki, a nie powinien być oderwany jakby od muzyków. I tutaj powstał konflikt, tym bardziej, że no, zaczęło się od tego, panie redaktorze, no niech skończę. Panie radny, ale jeśli ktoś za coś odpowiada, to bierze za to odpowiedzialność i powinien mieć prawo doboru odpowiednich ludzi. Wiesz, ja się na tym nie znam, bo ja... Jurek, to jak pan się nie zna, no to po co ale pan mówi? Albo że... na pan, albo na Jurek. Ty, no co się wygłupiasz, no? Przecież my się znamy 20 lat, no. Przecież no, nie ale... będzie... Cały czas mi tu panujesz, no przestań. Chcesz panować? To będzie jeszcze trudniej. A ja chcę wyjaśnić sytuację, a ty mi przerywasz. No. Zaczęło się od tego, że ja jako przewodniczący komisji dostałem pismo podpisane przez prawie 30 muzyków, w którym to piśmie była informacja, że muzycy są w konflikcie właśnie z panią dyrygent i były podane przyczyny, jak to wygląda. I potem w to włączyły się też związki zawodowe, była bardzo burzliwa sesja. No i sytuacja wydawać by się mogła, że po pewnym czasie została rozstrzygnięta, ale tam też zostały nieporozumienia między właśnie prezydentem a dyrektorem w międzyczasie odnośnie podpisania kontraktów i powstały nowe związki. Powstały związki, które najpierw osoby, które powstały, które założyły na, związki, to ja najpierw się, mówiły, ja że związki to najgorsza rzecz. Oj, ty, czemu związki? No, ja tłumaczę. Ja już, dobra, zostawiamy Filharmonię, bo nie o to. Jurek, słuchaj. Ja mam do ciebie w ogóle taką propozycję. Znaczy, senatora Władysława Komarnickiego to ja kocham. W ogóle, wiesz, uwielbiam i tak dalej. No widziałem, słyszałem. Tak, ja mu źle nie życzę, ale tobie życzę jeszcze lepiej. Jurek, zupełnie na koniec musimy coś ustalić, bo ja jestem od kreowania pewnych rzeczy w tym mieście. Mi się wydaje, że ty za jakiś czas powinieneś kandydować na senatora, wiesz? Jeżeli tobie się wydaje, no tylko to... Tylko umówmy się pod warunkiem, że Władysław już nie będzie chciał.
Dlaczego może być dwóch senatorów z Gorzowa? No co ty opowiadasz? No dlaczego? Chyba, że... Jak? Ty ordynacji nie znasz, no. Ale Gorzowa jest jeden senator, no co ty? Mówiąc poważnie, to nie mam zamiaru startować na senatora. A szkoda. Senator Jerzy Sobolewski. Zobacz, to brzmi dumnie, jak prawda? To brzmi dobrze, nie? Ja jestem samorządowcem. Na razie tylko radny Jerzy Sobolewski był dzisiaj ze mną. Jurek, świetnie wypadłeś. Dziękuję za rozmowę. Ale wydaje mi się, że ty jeszcze lepiej. Ba! Fabryczna 19. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Raz, Fryt.